chcemy iść bardziej biznesowo, bardziej progospodarczo, bardziej w kierunku instytucji otoczenia biznesu. Nie wykluczam w przyszłości połączenia Centrum Konferencyjno-Wystawniczego z Parkiem Naukowo-Technologicznym, więc mocniej w tym kierunku nasza strategia zmierzała. Pan dyrektor po rozmowie z panem prezydentem Wójcem zdecydował się pozostawić nam możliwość realizacji tych pomysłów już z nową osobą. W najbliższych dniach po dyskusji z panem prezydentem Wójcem zdecydujemy, czy będziemy szukać kogoś nowego, czy awansujemy kogoś z CWK. Podamy państwu to tak szybko, jak już tą decyzję podejmiemy, natomiast rzeczywiście podkreślam ważność obecności tej instytucji w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni gospodarczej, nie tylko miasta, ale również województwa. Stąd mamy wobec niej ambitne plany. To, że nie mówimy o budowie kolejnej części, to oczywiście też świadoma decyzja. Rozbudowie powstała po drodze infrastruktura targowa w mieście, konferencyjna w postaci Dom Expo, powielać, wzmacniać potencjał dwukrotnie dwoma konkurującymi ze sobą instytucjami nie ma sensu.